Schemat kradzieży w każdym przypadku był zawsze taki sam. Dotyczyły one kradzieży z łamaniem do szafek biurowych oraz szafki ubraniowe na terenie jednego ze szpitali w Lubinie. Następne zgłoszenia dotyczyły kradzieży z wyłoniem do, piwnic do piwnicy i altanki działkowej. Policja mając rysopis mężczyzny, a także zapisy z monitoringu szybko ustaliła tożsamość sprawcy. Okazał się nim 28-letni mieszkaniec Lubina, dobrze znany policjantom z podobnych przestępstw. Mężczyzna został zatrzymany na terenie miasta. Sąd przychylił się do wniosku prokuratora. 28-latek spędzi najbliższy miesiąc w tymczasowym areszcie. Grozi mu do 10 lat więzienia.